Witam serdecznie na kanale Moje EDC. Moi drodzy widzowie, jak co roku, już od jakiegoś czasu tradycją na moim kanale jest to, że zawsze tutaj w okresie, właściwie tuż przed Bożym Narodzeniem, przed świętami Bożego Narodzenia składam Wam życzenia bożonarodzeniowo-noworoczne. Tym razem ten materiał jest trochę wcześniej, co prawda jesteśmy już po Mikołajkach, a jeszcze trochę czasu do Bożego Narodzenia, czy też do Wigilii Bożego Narodzenia. Ale powód jest tego taki, że mam w związku z tym przygotowany dla Was konkurs. Konkurs oczywiście z nagrodami, ale zanim przejdę do informacji o nim, to chciałbym Wam, korzystając z tej okazji, złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim życzę Wam, abyście ten czas mogli spędzić wśród tych osób, które Was kochają, których Wy kochacie, które są dla Was ważne, istotne, abyście mogli ten czas spędzić miło, wśród radości, wśród uśmiechów, znajdując też pod choinką prezenty, czy to edecowe, czy nie edecowe, mniejsza o to, ale takie, które również sprawią Wam radość, dadzą Wam dużo satysfakcji i również, żeby Wam udało się Waszych najbliższych obdarować takimi upominkami, takimi prezentami, które również im sprawią mnóstwo radości. No i też życzę Wam również, abyście cieszyli się z faktu, iż nasz Pan narodził się. Narodził się, kolejny rok świętujemy to wspaniałe wydarzenie. Jeśli zaś jesteście osobami, które nie wierzą, to również, żebyście się cieszyli z tego faktu, że mamy ten czas dany nam na to, żeby właśnie spędzić go dobrze, w miłej i przyjemnej atmosferze, bo to również jest bardzo, bardzo ważne. A z okazji Nowego Roku, no to oczywiście, chyba powiem najkrócej, do siego roku 2024 życzę Wam i sobie też, aby ten przyszły rok był znacznie, znacznie spokojniejszy na całym świecie, niż ten mijający 2023. Również życzę Wam, abyście udało Wam się spełnić Wasze marzenia, czy to edecowe, nożowe, czy też inne, żeby Wasze plany udało Wam się w tym przyszłym roku zrealizować. To, co na przykład odłożyliście, to, co nie udało się, zabrakło czasu w tym roku, to, żeby Wam właśnie w przyszłym roku udało się dopiąć to wszystko do końca i zrealizować. No to teraz co? Pora na konkurs. Jak widzicie, mam tutaj właściwie wszystkie noże w kolorze czerwonym, które znalazłem w mojej kolekcji, chyba żadnego nie pominąłem. Nie wiem, czy Wam również, ale mi kolor czerwony właśnie z świętami Bożego Narodzenia jakoś mocno się kojarzy. Podejrzewam, że kwestia tego marketingu tutaj dosyć mocno zadziałało od dziecka, jednak ten święty Mikołaj, Gwiazdor, czy jakkolwiek inaczej się go w Waszych rejonach, w Waszych rodzinach nazywa, zawsze kojarzył się właśnie z tym czerwonym, ubranym może na czerwono, starszym panem z długą, siwą brodą. Stąd też wybrałem właśnie te noże, żeby tutaj w tle Wam ozdabiały, poza świecącymi choinkami, żeby Wam tutaj ozdabiały to tło, kiedy ja do Was tutaj mówię, składam życzenia. Ale to jest jeden powód, a drugi jest taki, że właśnie w konkursie do wygrania będzie jeden z tych noży, z tych czterech noży i domyślam się, że pewnie patrząc na nie, to już byście chcieli, żeby to było na przykład dęko, ale no, muszę Was tutaj trochę zawieść, dęko zostaje u mnie w kolekcji. Dla Was, drodzy widzowie, będzie ten nóż od firmy SRM, czyli model 728L-GV. Nóż, który już w mojej kolekcji jest od dłuższego czasu, oczywiście już dawno zrecenzowany, zdążył jeszcze nawet trafić do innego youtubera i on również recenzję tego noża nagrał, więc osoba, która wygra ten folder, będzie mogła poszczycić się tym, że ma nóż, który wcześniej był w posiadaniu dwóch edycowych youtuberów. No ja myślę, że to jest nie lada gratka, wartość dodana do samego foldera, do samego noża. Oczywiście żartuję, nie? Z tą sławą youtuberską, nie przesadzajmy. Ale tak, no zaznaczam,
nóż był używany, a z racji tego, że ma głównie tutaj malowaną, że tak to określę, na czarno, no to widać te ślady zużycia, zwłaszcza tutaj na głowni, ale jest w dobrym stanie, nie był katowany, nie był męczony, nic tutaj strasznego się z nim nie działo, więc myślę, że tutaj jak najbardziej nowy właściciel czy nowa właścicielka będą w pełni zadowoleni. Oczywiście nożyk będzie naostrzony, właściwie jest cały czas naostrzony, komplet, pudełko, wszystko tutaj jak najbardziej będzie, cały zestaw, że tak powiem, sklepowy od producenta, nic tu nie zginęło w międzyczasie, a dodatkowo, jako taki bonus, to tak jak pewnie widzieliście przy otwieraniu, opakowywaniu, to chyba był CVV Vision, chyba CVV Vision FG, to dostałem coś takiego, czyli taką opaskę z paracordu, sygnowaną tutaj na klamrze, logo WeKnife. No i z racji tego, że ja akurat takich rzeczy nie noszę, nie lubuję się w tym, to z chęcią również osobie, która wygra w konkursie, dorzucę również właśnie taką opaskę. No w sumie zielone, też mi się kojarzy ze świętami. No, pasuje to idealnie. Nie planowałem tego, ale może dajmy ją tu. Ale pasuje to idealnie. Dobra, no to teraz co z samym konkursem, czyli co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na zdobycie tych nagród. Zasady są proste. W komentarzach proszę, abyście pisali, opisali sytuacje, w których wasz nóż, latarka, długopis czy inny element EDC, który nosicie przy sobie na co dzień, pomógł jakoś, pomógł wam, pomógł komuś innemu, pomógł zażegnać jakąś trudną sytuację, znaleźć rozwiązanie, coś tutaj, nie wiem, naprawić, coś przyświecić, tutaj komuś udzielić jakiejś pomocy, coś tutaj zaaranżować, zaimprowizować i znaleźć rozwiązanie po prostu w jakiejś trudnej sytuacji. I chciałbym, żebyście takimi krótkimi opowieściami tego, co wam się właśnie przydarzyło, kiedy wasz szpej noszony codziennie, wytrwale okazał się być bardzo przydatny. Mogą to być oczywiście jakieś wasze historie z życia wzięte, mogą to być również wymyślone historie. Jeśli ktoś tutaj ma dużą wyobraźnię i fantazję, kogoś poniesie, będzie chciał napisać jakąś sytuację ekstremalną, wymyśloną, cokolwiek stworzoną, nie będę tego weryfikował, nie będę patrzył na jakieś tutaj powiedzmy takie niestworzone historie jako na coś gorszego. Każda historia będzie miała taką samą szansę na wygraną, a oczywiście no, będzie tutaj kryterium po prostu co trafi w mój gust najbardziej, która z tych historii najbardziej mi się spodoba. Tak więc proszę, abyście dodawali te swoje historie w komentarzach pod tym filmem. Na te komentarze, na te wasze historie czekam do końca bieżącego roku, czyli do 31 grudnia 2023 roku, a w styczniu, myślę, że gdzieś tak do połowy powinno mi się udać, wyłonię zwycięzcę i nagram po prostu osobne wideo, w którym ogłoszę, kto wygrał te dwie nagrody, czyli przypomnę, opaska z paracordu od firmy WeKnife i folder SRM7228. No to tyle w takim razie, jeśli chodzi o te tegoroczne życzenia z dodatkowym bonusowym konkursem. Raz jeszcze wszystkiego dobrego, moi drodzy widzowie. Siadajcie do klawiatury, siadajcie do telefonów, piszcie historię z wykorzystaniem z waszego szpeju EDC-owego i do usłyszenia w następnych materiałach. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.